Cześć, witam was bardzo gorąco. Ja jestem Duc, a to jest kolejny odcinek z serii Playthrough Assassin's Creed. Jak, mam nadzieję, pamiętacie, w ostatnim odcinku pozbyliśmy się niejakiego Sibranda w Akce. Była to długa i bardzo mozolna przeprawa z mojej strony, ale mam jednocześnie nadzieję, że dzisiaj wreszcie, po dość długim czasie, pójdzie gładko, sprawnie i szybko. Znajdujemy się w Damaszku i zaraz dowiemy się, kogo mamy dzisiaj zabić. O czym poinformuje nas szef tutejszego biura. Posłuchajcie. Oto bohater Damaszku. Wejdź, zabaw u nas trochę. Opowiedz mi o swych przygodach. Obawiam się, że nie mam na to czasu. Rozumiem. Twe sprawy już mnie przerastają. Nie o to chodzi. Nie? Oczywiście, że nie. Jak zatem mogę ci służyć? Al-Mualim prosił, abym odebrał życie niejakiemu Dżubairowi. Ach, główny uczony Salahadina. To dość dziwny cel, moim zdaniem. Lecz kim my jesteśmy, by kwestionować wolę mistrza? Na pewno ma swoje powody. A zatem znasz tego człowieka? Ostatnio nie próżnował. Organizował uczonych i wysyłał ich na ulicę, by nawracali ludzi. O czym mówią? O ogniu i światłości, oczyszczeniu grzechów. Jeśli chodzi o mnie, to apokaliptyczne bzdury. Całe to gadanie o ścieżkach i nowym świecie. Co z tym nowym światem? Nie mam pojęcia. Nie zwracam uwagi na gadaninę szaleńców. Jestem zbyt zajęty prawdziwą pracą. Dobrze więc. Przejdę się wśród ludzi. Zobaczę, czego uda mi się dowiedzieć. Gdzie byś mi doradził rozpocząć poszukiwania? Na południe stąd znajdziesz akademię i strażnicę. Jedno i drugie jest dobrym miejscem. Pewnie będziesz chciał też odwiedzić szpital na wschodzie miasta. Zrobię to od razu. Co za zapał! Zdecydowanie się zmieniłeś. Nadmienię, że na lepsze. Dobrze. Szpital i coś tam jeszcze, tak? Zresztą mapa nam w tym pomoże, więc bez stresów. Jeśli dobrze kojarzę, to będzie to zabójstwo, które będzie dotyczyło książek. Także chyba dobrze kojarzę. Nie wiem, czy wiecie, a w zasadzie na pewno wiecie, tylko że w tym momencie chciałabym bardzo serdecznie pogratulować właścicielom konsoli, bowiem oni mogą już grać w Assassin's Creed Revelations. Tak, my, użytkownicy PC-ta, będziemy musieli poczekać do, uwaga, 29 listopada, czyli już niedługo. Mam nadzieję, że uda nam się wytrzymać. Boże, myślałam, że spadnie. Że uda nam się tyle jeszcze wytrzymać. Ach, to chyba do ciebie muszę iść. Cheat! Trafiłam. Że uda nam się wytrzymać do tego 29 listopada. Zawsze to lepiej niż grudzień. No cóż, trzymajmy kciuki. Wspierajmy się wzajemnie. Złe wieści, bracie. Dziś rano zabiłem Templariusza. Cóż, a może to dobre wieści? Znalazłem nawet przy nim list. Dałem go Numairowi. Powiedział, że ci go dostarczy. Ale z twojej miny wnioskuję, że tego nie zrobił. Więc idź. Nie zwlekaj. Znajdź Numaira i zabierz mu ten list. No pewnie, że mu zabiorę. Skoro ma mi pomóc, to mu zabiorę. Och, come on, come on, come on, come on. Podoba mi się to światło w Damaszku. Boże, jak ono jest piękne. Tak, to było. Taki szczegół, który mi się bardzo w Damaszku właśnie podoba. Doskocz, proszę cię. O, shit. Shit, 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 shit. Idź tu. A tu mamy zaraz pobicie obok. Tam gdzieś. A, jeszcze tu. O, pięknie. Szybko się, mam nadzieję, z tym uporamy. Dalej, 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 dalej. Połowa czasu minęła. Hop. Ach, tam stoi, widzę. Altairze, proszę, weź to. Wszędzie cię szukałem. Nareszcie mogę wrócić do Masyafu. Ostatni raz wyświadczam komuś przysługę. Z jaką łaską on to dał? Boże. Ostatni raz wyświadczam komuś przysługę. Zastanawiam się, gdzie teraz pójdziemy. Chyba tu na podsłuchiwanie. Będzie najszybciej, tak mi się wydaje. Skocz. Jej, złapał się. Jak dojdziemy już do zabójstwa, to macie trzymać za mnie kciuki, żebym niczego tym razem nie spieprzyła. Tak jak ostatnio.
Bo jak wiecie, mam ostatnio takie skłonności, żeby wszystko bardziej specjalnie lub mniej specjalnie spieprzyć w grze, gdzie on jest. Potrzebna mi ławka. Aha, dobra. Idź, kobieto. Umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Tamci, tak? Chyba tak. Chciałbym go zobaczyć. Usłyszeć, jak mówi. To da się załatwić. Musimy jednak być ostrożni. Ciągle są tacy, którzy odrzucają oświecenie. Chcą go skrzywdzić. Przemawia przez nich strach i ignorancja. Wydajesz się szczery, lecz skąd mam wiedzieć, że warto ci zaufać? Boli mnie, że w ogóle zadajesz to pytanie. Dobrze więc. Co dzień spotykamy się w medresie. Przychodzi przemówić, a potem prowadzi nas na miasto, byśmy mogli je oczyścić. Mógłbym się przyłączyć? Zrozum, że kroczymy wyboistą ścieżką. Nasze dzieło wymaga poświęceń. Rozumiem. Przyjdź więc na spotkanie. Przekonamy się, jak jesteś silny. Okej, brzmiało to trochę sekciarsko, jeśli można to tak nazwać. Gdzie pójdziemy teraz? Oj, nie, ten guzik. Ciągle mi się Escape mieli z tabulatorem. Co my tu mamy? Kradzież i przesłuchanie. No to pojedziemy tak. Kradzież i przesłuchanie i później pójdziemy już do biura. No, chciałam w tym momencie powiedzieć, że idzie mi bardzo dobrze, ale ostatnio też powiedziałam, że idzie mi bardzo dobrze, a pod koniec odcinka byłam już bliska płaczu, więc może lepiej zachowam to dla siebie. Och, już wiem. Świr. Ktoś napisał ostatnio w komentarzu, nie pamiętam kto, że świry, złodzieje i pijacy powrócą w Assassin's Creed Revelations. Yay! Fucking awesome, że się tak wyraża. Teraz nie wiem, kogo ja mam. Tego? Sprawdźmy. Znaleźliśmy to miejsce. Jest tak, jak opisywałeś. Podejrzewam, że sam będzie chciał się tym zająć i to szybko. Lepiej nie mówmy nic innym. To mądra decyzja. Prawdę mówiąc, będę szczęśliwy, gdy to się skończy. Wkrótce, przyjacielu, wkrótce. Dziś ostatnie zostaną spalone. Chodź tu, chłopcze! Ciągle masz list, który ci dałem? Tak. Idź go dostarczyć. Osobę, dla której jest przeznaczony, znajdziesz w medresie. Okej. Tylko, że teraz otaczają mnie świrusy. Świr, świr, świr. Zawsze gotów nas kusić. Wytrwajcie! Bądźcie silni jak Salahadin i stańcie przeciwko naszym wrogom. Ja przepraszam was, że ja nic nie mówię. Ale ja się w tym momencie strasznie skupiam. Tak, tak, tak. Jeszcze mnie świr atakuje. Gosh, jak ja ich nienawidzę. Fuck! 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 Zorientował się. Shit, co za cfel. Jak on mógł? O, o, o. Gosh, teraz bym musiała tam wrócić i słuchać tego jeszcze raz. Come on. Dobra. To było chyba jakoś tędy, tak? Dlaczego on się akurat wtedy odwrócił, no? Cholera jasna. Tak, świr, świr, świr. Wytrwajcie! Bądźcie silni jak Salahadin i stańcie przeciwko naszym wrogom! Każdy na swój sposób! Aha, nie muszę ich słuchać jeszcze raz. Fajnie. Fajnie, 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 fajnie. Jeśli Ryszard daje jachtę. No idź, 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 misiaczku. Nie mam czasu na bzdety. Kochanie to moje. Przechodzimy od razu do rzeczy.
Fajnie przez obok tych ludzi przechodzi. Fajnie to wygląda. Wejdę w świra oczywiście. Albo świr wejdzie we mnie. No idź już. No. Wreszcie. I teraz jeszcze gdzieś tutaj było pobicie albo przesłuchanie. Tylko nie pamiętam. Dlaczego mnie zaatakowali? Dlaczego mnie zaatakowali? No bez jaj. Co ja im zrobiłam? Przecież... Wbiegłam sobie tu tylko. No, da! Jej, krzaki rules. Whatever. Dobra, mam was gdzieś. Go! Run! Nie wiem, którędy będzie jakaś skryjówka czy coś. Nie wiem, dlaczego oni mi konić tam zaczęli, o co tam chodziło w ogóle. Aj, nos mnie spędzi. No siadaj. O. I dłoń też mi spędzi. Co to znaczy, jak spędzi lewa dłoń? Jak nos, to wiem, że człowiek będzie zły, jak spędzi, a lewa dłoń, to nie wiem. Jak wiecie, to dajcie znać. Och! Dobrze. Dlaczego oni mnie tam zaatakowali? Jeszcze raz. Jesteś mądry i dlatego przychodziłeś mądry. A tysiące istnień poświęcane są w jego obronie. Istnień. Wygląda to na się podoba? Ja tu. A nie wyglądasz, jakbyś czegoś potrzebował. Dlaczego oni mnie tam... Tysiące istnień poświęcane. Nie, proszę, nie odchodźcie, tylko parę moment, proszę. ...złożoną przez niegodziwców pragnących władzy nad umysłami. Zamknięte można nadal odkryć, lecz raz spalone, pisma te przestaną szkodzić na zawsze. Choć nasi ojcowie żyli w ciemności, jak ich ojcowie przed nimi, nie znaczy to, że musimy robić to samo. To nasza szansa, by zacząć od nowa. Niech Jubail poprowadzi was do objawienia. Niech doprowadzi was do światłości. Jubair widzi rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Widzi truciznę, którą nosicie w sercach i umysłach. Dąży do jej zniszczenia. Usuńcie pisma ze swych domów i szkół! Oddajcie je nam! Trzeba je zniszczyć! Trzeba je zniszczyć. Tu go nie mogę zaatakować, bo tu są strażnicy, więc to odpada. Znowu się na mnie rzucą i znowu będzie jadka. Muszę się za nim skradzić, żeby też na mnie nie... No, się nie rzucili jak poprzednio. Kurczę, czy to... Nie, bo strasznie, gdzie shit. I sami najemnicy jeszcze w dodatku. Co za masakra. No idźcie ludzie, idźcie. Macie trochę pieniędzy? Tylko parę monet. Proszę tylko o parę. Ciekawe, jak długo da się tak za nim iść, zanim on gdzieś, nie wiem, wejdzie albo ucieknie. Moja rodzina choruje. Nie wspomożecie mi, że... Roku za to zapłacisz. Muszą to powstrzymać, zanim coś się stanie. Au! Leje mnie strasznie znowu. W pysk i w pysk mu. Jeszcze raz. Przemoc nie jest rozwiązaniem, dziecko! Tu się zgadzamy. Mów, a powstrzymam swe ostrze. Co zamierza twój pan? Po co niszczy całą tę wiedzę?
Układamy drogę, którą wkrótce Przychodzi, będą podążać wszyscy. Drogę prowadzącą do lepszego jutra. Ja nie tak nie widzę. Zatem jesteś ślepy. Słowa na tych zwojach to trucizna. Jubair ma na nie lekarstwo. Uwolni nas od tych kłamstw. Wygadujesz bzdury. Postradałeś zmysły. Nie, nie straciłem, lecz znalazłem. Powinieneś ujrzeć świat takim, jaki naprawdę jest. Tak wiele mi pokazał. Zostałem oświecony. Jesteś tylko fanatykiem i to niebezpieczne. Rób, co musisz. To nic nie zmieni. Nie boimy się. A powinniście. Nie boimy się. Idziemy stąd. I to jak najszybciej. Prosto do biura. I pójdziemy do Jubaira na imprezę. Zobaczymy, co tam ciekawego robi. To powinno być właśnie drabina. O, przepraszam was bardzo. Nie wyspałam się dzisiaj. Jak zwykle zresztą. W nocy się śpi. Jakie wieści, Altairze? Dowiedziałem się wiele na temat wróga. Podziel się swą wiedzą. Obsesją Jubaira stało się oczyszczenie miasta z wiedzy. To potworna zbrodnia. Teraz rozumiem, dlaczego Al-Mualim kazał ci go usunąć. Wykorzystuje do pomocy uczonych z miasta. Wychodzą na ulice, by nękać ludzi i zbierać wszystkie ich pisma. Obawiam się, że zamierza je zniszczyć. Trzeba go powstrzymać. Po to tu jestem. Niedługo urządzi spotkanie w medresie Al-Kalasach. Pójdę tam i odbiorę mu życie. Zostawię cię w spokoju, byś mógł się przygotować. Przynieś chwałę bractwu. Dajcie mi wyjść. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Dobrze. Moi drodzy, idziemy się z nim rozprawić w takim razie. Boże, jak on strasznie blisko ściany śpi. Co my tu mamy? Dziennik pamięci DNA Animusa. Wspomnienie Jubair ogłosił. Aha, że będzie tam. Dobrze. Uczniowie Jubaira odkryli miejsce, gdzie jego żona ukryła pewne przeznaczone do spalenia księgi. Niczym Hitler, moi drodzy. Faktycznie zachowała księgi. Powinniśmy byli sami je zabrać, lecz uznałem, że lepiej będzie, jeśli zajmiesz się tym osobiście. W końcu jest twoją żoną. O, czyli żona Jubaira mu się przeciwstawia i sama chowa przed nim jakieś księgi, które on chce palić. Poniżej znajdziesz mapę, która prowadzi do jej kryjówki. To niewielki ogródek, w którym jest tylko ławka i zegar słoneczny. Przykro mi, że do tego doszło. To nie będzie łatwe, lecz jestem pewien, że zrobisz, co należy. No zawsze twój brat Hakim. Co za... O Boże! Doniósł na żonę własnego brata. Bratu. Boże, jaka patologia. Co za ludzie. Czyni Jubaira to fanatycy. No dobrze, niewiele nam te wskazówki dały. Ale zobaczymy, jak to tu przebiegnie. Mam nadzieję, że sprawnie, naprawdę. Pamiętajcie, że macie kciuki za mnie trzymać. Pewnie i tak niewiele mi to da, ale wierzę w was. Wierzę, moi drodzy, wierzę. Ach, shit, muszę tam przejść przez tego idiotę. Nie wolno ci tu być. Tak, wiem, że mi nie wolno, bo właśnie spadłam. Jest drabinka, bardzo fajnie. Gdzie on polas? No jakim cudem? Gin! No. Dlaczego mnie... Zrobiłam przedwczesny alarm. Oh well. Jest tu się gdzieś cię schować, czy tak? Nie bardzo. Au! Au! Wracaj tu!
Chodź tu. Jezus, jeszcze mnie obtuką, zanim tam wejdę. Już się zaczyna moja zła passa. Po prostu nie. Nie wyrażam na to zgody. Jest tu. No i... Come on! Ile można? Jeszcze mnie zrzuci. No pewnie. Oczywiście, że tak. Przyjść się schować, bo... paranoja jakaś. No i kto mnie zauważył? No proszę. No, kto mnie tutaj widzi w tym miejscu? Tamten idiota. Da, już mam nerwa. No biegnij, biegnij, nie wracaj. I stańcie przeciwko naszym wrogom. Focha na tą grę. Ona ewidentnie nie chce ze mną współpracować. Wchodź tu. Shit. Więcej was matka tu nie miała. Gdzie to jest? Tu. Czy ty tam doskoczysz? Oh well. Nie idzie biec w tym miejscu. Próbuję na wszystkie możliwe pamięci, ale się nie da. Pamięci, Boże. Na wszystkie możliwe sposoby miałam na myśli. O jeny. Tu chyba w dół. Oła. Tak. Każde pismo w tym mieście musi być zniszczone. Nie możesz tego zrobić, przyjacielu. W tych zwojach kryje się mnóstwo wiedzy. Nasi przodkowie nie umieścili jej tam bez potrzeby. A jakaż to potrzeba? To światła, które mają nas sprowadzić. Uchronić nas od mroków ignorancji. Nie! To skrawki papieru pokryte kłamstwami. Zatruwają wasze umysły. Dopóki istnieją, nie macie nadziei na ujrzenie świata takim, jaki naprawdę jest. Jak możesz twierdzić, że te zwoje są bronią? To narzędzia nauki. Zwracacie się do nich, poszukując zbawienia. Polegacie na nich bardziej niż na sobie. Przez to stajecie się słabi i głupi. Ufacie słowom, kroplom inkaustu. Nie zastanawiacie się, kto je zapisał? Po co? Nie. Przyjmujecie je bez zastrzeżeń. A jeśli jest to fałsz? Ha? Jak często bywa? To niebezpieczne. Mylisz się. Te pisma dają nam dar wiedzy. Potrzebujemy ich. Kochasz swoje cenne pisma? Zrobiłbyś dla nich wszystko? Tak, oczywiście. Zatem dołącz do nich! Każdy, kto mówi tak jak on, stanowi zagrożenie. Czy jeszcze ktoś chce rzucić mi wyzwanie? Dobrze. Wasze rozkazy są proste. Idźcie na miasto. Zbierzcie pozostałe pisma i dorzućcie je do stosów na ulicach. Gdy skończycie, wyślemy wóz, by je zebrać, a potem je zniszczyć. I teraz, moi drodzy, jak widzieliście, było tych ludzi tam 9, jeśli się nie mylę. No nie, mniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 ludzi. I nie wiadomo niestety, który z nich jest Jubairem. W związku z czym musimy likwidować każdego po kolei. Zajmiemy się tym, który jest najbliżej na początku. Co, może po prostu wyskoczymy sobie tutaj stąd. Oj, nie tak chciałam to zrobić. No ale nic, dobrze. Jak będzie. Masz coś do powiedzenia? Wyglądam na kupca? Nie. Więc odejdź. Tu. Nie. Gdzie? Tu? Tu? Tu. Nie, proszę, nie obchodź mnie, tylko parę znowu, daj mi spokój! Mieszczanie! Wynieście swoje pisma!
Shit. Au, leje mnie! Au! Au, 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 au! No przecież cię kontruję, no o co chodzi? Tak, wrzućcie mnie w płonący stos. Pewnie, co wam, kurczę, zależy. Skin. Okej. To nie był on. No i dlaczego nie mogę skontrować go? To mnie, kurczę, zastanawia, że to czasem działa, a czasem nie. Dobra. Jeden z głowy. Szukamy dalej. Wygląda, jakby go ktoś... Błagam, panie. Może najpierw uderzymy w tą stronę. Bo tu widzę, że jest ich aż trzech. Tu gdzieś jakiś jest, ale... Słychać go. Stąd ja wyszłam, tak? Znaczy, tam oni palili te książki na początku. Tu. Dziś jest chwalebny dzień. Nareszcie się uwolnimy. To jest chyba on. Będziecie się tych złych duchów... Czy to jest możliwe, żebym tak szybko na niego trafiła? Tam za pierwszym razem, jak w to grałam, to musiałam chyba zabić najpierw z czterech spokojnie, żeby znaleźć Jubaira. Kin. Nie, to nie było. No szkoda. Nie, nie ma litości. Dobra, spadamy stąd, skoro nie było on. No całkiem gładko poszło. Oczywiście na pewno zapeszyłam w tym momencie, no... Nie, nic nie rozumiecie, ja nic nie mam. Boże, już się chcieli na mnie rzucić, widzieliście? Przez wieki potulnie się na to zgadzaliśmy. Godziliśmy się... Tak, nie, to też nie był on. Zabiłam go, a on nic. Co za idiota. Kto takich strażników najmuje? Boże. Mój. Okropny. Tu gdzieś. Tam, na przwice. Chciałabym tam jakoś sprytnie wejść. To jest on. Tak, oczywiście, już to było. Bo ucieka. No skacz! Shit. A. Dlaczego? Dlaczego to robisz? Ludzie muszą mieć wolność wyboru tego, co robią. Nie mamy prawa karać kogoś za jego zdanie, niezależnie od tego, czy się z nim zgadzamy. Co teraz? Akurat ty powinieneś znać odpowiedź. Nauczaj ich. Ucz, jak odróżnić dobro od zła. Należy ich uwolnić wiedzą, nie siłą. Nie chcą się uczyć, gdyż są zakorzenieni w swoich zwyczajach. Jeśli twierdzisz inaczej, jesteś naiwny. Na tę chorobę jest tylko jedno lekarstwo. Mylisz się. Dlatego też muszę cię uciszyć. Czy nie jestem jak cenne księgi, które pragniesz ocalić? Źródłem wiedzy, z którą się nie zgadzasz, a jednak bez namysłu odbierzesz mi życie. To niewielka ofiara, by ocalić wielu. Konieczność. Czy to nie starożytne zwoje natchnęły krzyżowców, napełniły Salahadina i jego ludzi słusznym gniewem? Ich pisma zagrażają innym. Ich śladem idzie śmierć. Ja też dokonywałem niewielkiego poświęcenia. To nie ma większego znaczenia. Dzieło się dopełniło, jak moje życie. Oh, was.
Dzieło się dopełniło. Miałam niesamowite szczęście, że byli tu bojownicy i złapali go. Inaczej musiałabym go pewnie gonić po całym Damaszku. Bardzo fajnie, że tak wyszło. I naprawdę poszło dość sprawnie, nie sądzicie? O dziwo, było okej. Nie było aż tak klamersko jak ostatnio. Teraz tylko dostać się szybko do biura. Przy okazji nic nie spieprzyć i... Mamy to. Mamy to, moi drodzy. Okej. Tylko cicho. No dobrze. Chyba już... A, to jest to miejsce, gdzie ostatnio się na mnie wszyscy rzucili. Się uparli na mnie. Dobra, może tu. Chciałabym tamtego strażnika po prostu ominąć, już nie robić tu większego hałasu, gdzie jest biuro tam. No, ale zejdź. No właśnie. Ależ to było piękne lądowanie. Altairze, powiedz mi, że odniosłeś sukces. Tak. Ognie Dżubaira zgasły. Jego życie również. To wspaniała wiadomość. Nie wątpiłem, że ci się powiedzie. Powinieneś był to zobaczyć. Uczeni tak łatwo za nim poszli. Wrzucali w płomienie nie tylko księgi, lecz każdego, kto stanął im na drodze. Taka ignorancja rodzi tylko zło. Uczyniłeś dziś wiele dobrego. Podobnie jak inni, których zabiłem, wierzył, że postępuje dobrze. Że przygotowuje drogę do lepszego jutra. Oczywiście, tak działają umysły szaleńców. Wszystkie rzeczy, które przyszło mi zobaczyć przez ostatnie tygodnie, jakby cały świat oszalał. Dlatego właśnie walczymy, by położyć kres tej wojnie, by przywrócić normalność. Ludzie rozpaczliwie potrzebują przewodnictwa. Łatwo jest to wykorzystać, takim jak Dżubair, i popchnąć ich do złego. Ruszaj w drogę, Altairze. Wróć do Al-Mualima, opowiedz mu, co widziałeś. Daj mu znać, ile dobrego dziś uczyniłeś. Pokój i bezpieczeństwo, Rafiku. Z tobą także. Z tobą także. Zbijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Okej, here we go. Cecil Radio. Ojej. Cecil został zlikwidowany. Wróć do Al-Mualima. Przewinąć do Masjafu. Tak. Śpiesz się powoli. Poruszanie się spokojnym tempem zmniejsza szansę przyciągnięcia niechcianej uwagi. Wejdź, mój uczniu. Mamy wiele do omówienia. Jesteśmy blisko, Altairze. Już tylko Robert de Sable stoi między nami i zwycięstwem. To z jego ust padają rozkazy. Jego dłoń wypłaca złoto. Wraz z nim zginie wiedza o skarbie Templariuszy i wszelkie zagrożenie, jakie może stanowić. Wciąż nie rozumiem, jak mała część skarbu mogła spowodować tyle chaosu. Fragment Edenu to ucieleśnienie pokusy. Spójrz tylko, co zrobił z Robertem. Kiedy zakosztował jego mocy, został przezeń pochłonięty. Nie widział groźnej broni, którą należy zniszczyć, ale narzędzie, które pomoże mu spełnić marzenie jego życia. A więc marzył o władzy. Tak i nie. Marzył, wciąż marzy o pokoju, tak jak my. Ale to właśnie on chciał, żeby Ziemię Świętą pochłonęła wojna. Nie, Altairze. Jak możesz tego nie widzieć, kiedy to właśnie ty otworzyłeś moje oczy? Co masz na myśli? Czego chce Robert i jego poplecznicy? Świata, w którym ludzkość jest zjednoczona. Nie gardzę jego celem. Mój jest taki sam. Ale nie podobają mi się jego środki. Pokój jest czymś, czego należy się uczyć, co należy zrozumieć i przyjąć do serca. On dąży do niego siłą. A robiąc to, okrada nas z wolnej woli. Dziwne. Dziwne jest tak o nim myśleć. Nigdy nie pielęgnuj w sobie nienawiści do ofiar, Altairze. Takie myśli to trucizna. Zaciemnią twój osąd. Czy nie można go więc przekonać, żeby przerwał tę obłąkańczą misję? Przemawiałem do niego na swój sposób, poprzez ciebie. Czym było każde zabójstwo, jeśli nie wiadomością? Jednak on wolał nas zignorować. A więc pozostaje już tylko jedna rzecz do zrobienia. O, w Jerozolimie zmierzyłeś się z nim po raz pierwszy. I to tam go teraz znajdziesz. Niech ten ostatni dar wzmocni twoje siły.
Idź, Altairze. Czas to zakończyć. Och, tak. Jak widzicie, zabiliśmy prawie ostatni cel. Został już tylko Robert. Poszło nam dziś sprawnie. Naprawdę sprawnie i jestem zadowolona, że tak wyszło. W następnym odcinku weźmiemy się już za samego Roberta de Sable. Podejrzewam, że nagram ten odcinek zaraz, teraz już, bo sama prawdę mówiąc mam ochotę wreszcie skończyć tę serię i wreszcie przejść tę grę po raz kolejny. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli Wam się podobało, łapki w górę. Jeśli chcecie, zostańcie moimi widzami. Buziaki ode mnie gorące. Dudes.